Dzień dobry. W kolejnym naszym odcinku z serii Rysowanie na ekranie będzie troszeczkę strasznie, bo bohaterem będzie nikt inny jak krokodyl. Widzieliście prawdziwego krokodyla? Olbrzymia paszcza i mnóstwo zębów. Dla niektórych groźne. Ale myślę, że nasz krokodyl nie jest aż tak straszny i wspólnie z wami będzie sympatycznie narysowany. Zapraszam w takim razie do pulpitu pana Andrzeja, gdzie spróbujemy zmierzyć się z tą sympatyczną bestyjką. Zapraszam. Tradycyjnie rozpoczniemy od wiersza pana Jana Brzekwy z cyklu Zoo. Krokodyl. Skąd ty jesteś, krokodylu? Ja? Z nad Nilu. Wypuść mnie na kilka chwil, to zawiozę cię nad Nil. Ciekawy jestem, czy wiecie, co to jest ten właśnie Nil. Dla tych, którzy nie wiedzą, już mówię. To jest rzeka, nazwa rzeki, największej rzeki w Afryce, w której można spotkać żyjące w naturalnych warunkach właśnie krokodyle. Nasz pan Andrzej rozpoczął rysowanie od krokodyla, od właśnie charakterystycznego owalu, dzięki któremu powstał tułów naszego bohatera oraz wydłużonego pyszczka, dzięki któremu zmieści się długa i wielka ilość zębów. Krokodyle cechuje też to, że są dobrymi pływakami. Stąd obecność ogona, który nie tylko służy jako ster, ale też jako płetwa, dzięki którym nasz bohater naprawdę dość szybko i sprawnie porusza się w wodzie. Na grzbiecie, jak widzicie, pan animator narysował charakterystyczny grzebień, który nie tylko wieńczy tułów, ale też ogon naszego bohatera. Zaś na skórze widać charakterystyczne łuski, którymi pokryte jest całe ciało prawdziwego krokodyla. Nasz krokodyl jest lekko taki pękaty, ponieważ zjadł sute śniadanie i mimo, że jest mięsożerny w rzeczywistości, to nasz rysunkowy na pewno posiłkował się tylko dzisiaj kubkiem mleka oraz trzema tostami z dżemem. Zachęcam, żeby narysować naszego bohatera, opowiedzieć o nim swoim bliskim, a także zobaczyć na mapie, gdzie właśnie płynie nasz wspomniany Nil. Zachęcam was do tego.